Grudzień to magiczny i świąteczny miesiąc, zatem Bogatyński Ośrodek Kultury szykuje niecodzienne wydarzenia. Najważniejszym wydarzeniem w grudniu, patrząc od dzisiaj dla nas, będzie koncert 28 grudnia. Nazwaliśmy go Sylwestrem przed Sylwestrem. A to dlatego, że na początek od godziny 20 zapraszamy na, myślę, genialne wydarzenie, genialny koncert Sławy Kuniatowski w koncercie Love Story. Genialny artysta, moim zdaniem jeden z najlepszych aktualnie męskich głosów w Polsce. Bilety w cenie 110 zł można jeszcze nabywać w kasach Bogatyńskiego Ośrodka Kultury oraz przez stronę kupbilecik.pl. Mówię jeszcze, bo tych biletów zostało naprawdę niewiele, tak więc jeżeli ktoś chciałby bardzo miło spędzić czas 28 grudnia, no to jest chyba ostatni moment, żeby te bilety zakupić. A niespodziankę, którą przygotowaliśmy, którą już też się reklamowaliśmy, jest taki mały bal, który chcielibyśmy zrobić zaraz po koncercie. Od 22 do północy chcielibyśmy, aby nasze proscenium zamieniło się w parkiet. Będzie muzyka balowa, taka spokojna. Będzie, myślę, świetna atmosfera. A jak przystało na Sylwestra, co prawda przed Sylwestrem, o północy zakończymy wszystko lampką szampana i będziemy życzyli wszystkim uczestnikom dobrego nowego roku i tym samym będziemy zapraszali na nasze kolejne wydarzenia. To jest chyba to najważniejsze wydarzenie w grudniu, na które jeszcze czekamy. Choć nie ostatnie. 30 grudnia w imieniu burmistrza miasta i gminy Bogatynia zapraszam na koncert kolęd, na koncert świąteczny. Aleksandra Stano i zespół Vinyl Band zagoszczą w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Przypomnę, 30 grudnia na godzinę 17. Wstęp wolny, także zapraszamy wszystkich, którzy już po świętach, ale nadal bardzo świątecznie chcieliby spędzić czas. Na 20 grudnia nasi lokalni turoszowianie szykują niespodziankę i tutaj polecę śledzić media zarówno Szkoły Podstawowej nr 1, Urzędu Miasta, jak i nasze Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, bo myślę, że lada moment informacja, zaproszenie na to wydarzenie, które przygotowują turoszowianie, również już będzie dostępne. Szykujemy jeszcze sensoplastykę przed świętami. Co prawda nie mam jeszcze daty, ale na pewno przed świętami jeszcze na tą sensoplastykę zaprosimy. To, co również dla nas ważne i to trzeba zaznaczyć, że te wydarzenia, o których teraz mówiłem, czyli Sensoplastyka, koncert Sławka Kuniatowskiego, koncert kolęd, te wydarzenia są pod szyldem Mecenasu Kultury Polskiej Grupy Energetycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, jak zresztą bardzo dużo wydarzeń w tym roku. Ogólnie grudzień dla nas, dla Ośrodka Kultury, to był bardzo intensywny czas, bo przecież od samego początku grudnia przygotowywaliśmy się do spektaklu, który był 6 na Mikołajki, później weekend mikołajkowy, kiermasz, warsztaty, animacje, kino. Tutaj też chciałbym podziękować Mecenasowi Kultury, czyli PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, bo to również dzięki ich wsparciu udało się to wszystko zorganizować. No ale grudzień, tak liczyliśmy, że może będzie troszeczkę spokojniejszy, ale tak nie jest. Cały czas coś się dzieje, cały czas mamy propozycje dla mieszkańców i cieszymy się, że mieszkańcy tak gremialnie z tych propozycji korzystają, bo i weekend pokazuje, ten weekend mikołajkowy pokazał, jak wiele osób, mówiąc kolokwialnie, przewinęło się przez Ośrodek Kultury, no i zainteresowanie koncertem Sławka Kuniatowskiego, ilość biletów sprzedanych też pokazuje, że warto takie koncerty robić, a na nowy rok też szykujemy mnóstwo niespodzianek, mnóstwo mega ciekawych koncertów, już negocjujemy z artystami, jak tylko te negocjacje będą zakończone, będziemy się chwalili i zapraszali na poszczególne wydarzenia.